Druga część, wybawcy Uldum. Omówienie kart, rozpoczynamy minutkę na karty, jest godzina 13.08. Dzisiaj się trzymajmy dość sztywno tego, że jest tak maksymalnie 1,5 minuty na jedną kartę. Tych kart jakoś super dużo nie ma, bo jest ich mniej więcej 18, 19, 20 w tych okolicach. Karty, które dzisiaj sobie omówimy, to są wszystkie te karty, które do wczoraj włącznie zostały ujawnione. Jeśli dzisiaj jakieś karty zostały ujawnione, to tych jeszcze oczywiście przygotowanych nie ma, ale te omówienia będziemy oczywiście robić na bieżąco, tak żeby nie skończyć tak, jak zazwyczaj kończymy z omówieniami, że pewnego dnia zostaje 60 albo 70 kart do omówienia i ja tutaj toczę sobie tyradę 2-3 godzinną. No tak, tego chcemy uniknąć. Zaczynamy od karty druida Beast, moi drodzy. No i śmiechom nie było końca. Wreszcie dostałem kartę i to nie tylko jedną, która nawiązuje do naszej działalności poza Twitchowej. 3 many, karta druida, spell. Choose a minion, summon 4/1/1 beast that attack it. Czyli za 3 many wyznaczamy sobie jednostkę, którą te 4 pszczółki po kolei, od lewej do prawej, jak się dowiedzieliśmy, będą sobie atakować. Czy to jest dobra rzecz? No panie, to jest bardzo dobra rzecz, to jest bardzo mocny removal. Co więcej, to jest removal, który jest wyjątkowo elastyczny i tak naprawdę rzadko kiedy marnujesz jakiekolwiek surowce, bo jeśli dobijasz jednostkę, za która ma, dajmy na to, statystyki 3-2 albo 3-1, to pozostałe pszczoły zostają ci na stole. A czy druid lubi tokeny? Oj, lubi. Lubi zostające tokeny. Więc możesz zatrzymany zadać Shadow Bolta 4 damage'u, a możesz zatrzymany dobić jakąś jednostkę i wystawić jednostki inne. Oczywiście, to nie musi być jednostka też przeciwniku. Możesz użyć na przykład tej karty, żeby rozbić sobie jakieś tam jajko. Dajmy na to skarapek prosto z brzegu. Przykład, prawda, na Waldzie jakieś narubiańskie jajo, no to jajko paladyna to raczej rzadko druid będzie rozbijał, ale masz opcję, żeby jakąś swoją jednostkę, co więcej, jesteś w stanie nie tylko rozbijać jajka swoje, jesteś w stanie na przykład, dajmy tutaj przykład karty, która, na przykład dajmy przykład, która być może nie znajdzie nigdy swojego zastosowania na Constructed, ale pokazuje na przykład arenowo, jak to może zadziałać, że rzucasz to na przykład na Kurubashi Berserker i 4 razy atakują tego Berserkera i powodują, że on ma nagle bardzo, bardzo dużo ataku i może być wręcz finisherem zastosowanym. To już bardziej z punktu widzenia arenowego, więc ta karta jest bardzo uniwersalna, bardzo mocna. Nie dość, że removal, to wystawiasz jednostki na stół i w moim odczuciu po prostu stoi bardzo wysoko na tej krzywiźnie power curve'u. Bardzo wysoko, to jest bardzo dobra karta. Earthquake, druga karta szamana. Jest to AOE za 7 many. Deal 5 damage to all minions, czyli 1 punkt więcej niż Flamestrike. Then, deal 2 damage to all minions. Mocne? No stary! No oczywiście, że mocne. Szaman dostaje kolejne AOE. Oczywiście jak myślimy o AOE szamana, to oczywiście myślimy o Hagata Skim, którym prawdopodobnie ta karta może konkurować, ale to też nie jest koniecznością, bo jak najbardziej w jakiejś bardziej kontrolnej wersji szamana, albo jakiejś innej, sfokusowanej na czarę, albo po prostu używasz 2 razy AOE w deku, bo czemu by i nie? W określonych sytuacjach Hagata Skim jest lepsza, w określonych sytuacjach Earthquake jest lepszy. Robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Szaman ma też dostęp oczywiście do Lightning Storma, do Big Red Lightning w tym momencie, jeśli chodzi o AOE, aczkolwiek Big Red Lightning raczej nikt nie używa. Więc Szaman ma naprawdę, naprawdę bardzo mocny w tym momencie oręż i każdy przeciwnik, którego gameplan polega na tym, żeby wystawić jednostki, dajmy na to wspominanym przed momentem token Druid, który rzuca sobie dużo jednostek i na przykład bufuje je Soul of the Forest, no to Earthquake się śmieje na coś takiego, prawda? Bo nie dość, że zabija te wszystkie jednostki, to jeszcze zabija te wszystkie drzewce, które wyskakują z tych jednostek. To samo z Soul of the Merlock, czy jakkolwiek się nie nazywa ta karta szamana, którą często stosuje się w Murloc szamanach, tak, dokładnie to. No świetny sposób, świetne AOE na czyszczenie stołów, świetne też AOE do czyszczenia tych mechanizmów, które pojawiają się nam w nowym dodatku, czyli do mechanizmu Reborn, o którym wspominaliśmy podczas pierwszego omówienia troszkę więcej, czyli do tych kart, które później po odrodzeniu zostają z jednym punktem HP. Świetna karta, świetne AOE. Pytanie tylko, jakie AOE szaman będzie używał, bo ta karta naprawdę robi wrażenie. Robi wrażenie na czyszczenie na stołu. To porównajcie, wiadomo, raz jeszcze przestrzegam, zawsze przestrzeguję przy każdych omówieniach, że nie wolno też robić czegoś takiego, że porównujemy sobie dwie różne klasy, bo to jedna klasa robi lepiej to, inna tamto.
Ale zobaczcie, o ile to jest mocniejsze od Flame Strike'a. A taka talia, na przykład jak Big Spell Mage, używał i Dragon's Fury, i Flame Strike'a do czyszczenia stołu. O ile Earthquake jest lepszy od Flame Strike'a. Nie dość, że jeden punkt damage'u na starcie, to jeszcze później dobijasz. Jeszcze dwa punkty damage'u, jeszcze konsa leci na to, co przetrwało po defratlach albo przed defratlami, bo na przykład coś ma 7 punktów zdrowia, no to to też zginie. Earthquake jest po prostu przekozacki. Przekozacki. Elise the Enlightened, 5 many, legendarna karta druida i z tych wszystkich legendarnych kart z League of Explorers, z Ligi Odkrywców, które spotkaliśmy, które zobaczyliśmy póki co podczas ujawnienia, wydaje mi się, że ta podoba mi się najbardziej, tak na pierwszy rzut oka. Battlecry, if your deck has no duplicates, duplicate your hand. Czyli oczywiście pierwsza rzecz, na którą Reddit wpadł, na samym starcie, to oczywiście możesz zrobić w momencie, kiedy robisz deck bez duplikatów. Bardzo srogie combo na Maligosie, Flusiu, na Moonfire'ach, bo co z tego, że ty masz tylko po jednej sztuce w tym deku, jak ty dzięki Elise the Enlightened jesteś w stanie to skopiować, Flusiem znowu skopiować i nagle masz naprawdę bardzo, bardzo potężny arsenał, żeby zakończyć gierkę. Po prostu twoje win condition dodatkowe. A poprzednia część rozgrywki powinna działać w ten sposób, że po prostu starasz się przetrwać do tego momentu, kiedy jesteś w stanie odpalić to combo. Jest to opcja? Jest to opcja, ale niestety jest jeden zasadniczy problem. Nazywa się on Bomb Warrior, kochani. I generalnie w momencie, kiedy wtasowujesz sobie bomby do deku przeciwnika, to twój deck już nie opiera się na tym, że nie posiada duplikatów. Ma duplikaty, ma te nieszczęsne bomby. Natomiast, znowu, to jest 20 lipca w tej chwili i my nie widzieliśmy nawet jednej piątej wszystkich kart. Może jedna piąta max. Max jedną piątą wszystkich kart. Podobno jest karta, nie jestem w stanie w tym momencie tego sprawdzić na 100%, natomiast na Reddicie ktoś pisał i na czacie chyba dzisiaj też ktoś zresztą pisał, że Blizzard wypowiadał się, że są jeszcze karty, przynajmniej jedna karta, która pomaga tym archetypom. Czyli możemy się spodziewać, że być może pojawi się jakaś karta, która na przykład usuwa duplikaty z deku. I na przykład niszczysz wszystkie bomby, które ci przeciwnik wtasował. To by była dość mocna karta, nieprawdaż? No byłaby była. Więc w tym momencie nie wiemy, czy taka karta będzie istnieć, czy ona się pojawi, czy się nie pojawi. Tego nie wiemy, kochani. Więc na tę chwilę, niestety, cokolwiek byś nie chciał zrobić w takich z powrotem singletonowych Highlander deckach. Co to są singletonowe deki? No to oczywiście każdy, kto grał w Magic the Gathering, to wie. Highlander tak samo. Deki składające się generalnie z różnych kart. Nie ma żadnych powtórek. Więc dawne Rino deki, idąc nomenklaturą hardstone'ową. Na tę chwilę takie deki oczywiście muszą patrzeć na swoją przyszłość przez pryzmat tego, co jest w tym momencie top tierowym deckiem na ladderze, a Bomb Warrior jest jednym z top tierowych deków na ladderze, więc automatycznie jeśli myślisz o tym deku, to z tyłu głowy musisz być, kurczę, ale jest Bomb Warrior, który ci wtasowuje te bomby i nic z twojego planu. Tak, ale co się wydarzy później, to tego nie wiemy. Ta karta sama w sobie jest naprawdę spoko, bo 5 many, 5-5 i duplikujesz sobie całą rękę. No przepraszam, no w sumie tak, natomiast będziesz starał się oczywiście nie przepalić sobie żadnych kart. Dawniej w czasach Vanilli, Naxxramas, Gobliny kontra Gnomy ludzie grali taką piątkę, która się nazywała Azur Drake, tak zwany Abażur. Czyli 5 many 4-4, który dobierał ci jedną kartę i dawał ci spell damage plus 1. No ile Eliza jest lepsza, możesz mieć dużo więcej kart za te 5 many. Możesz na przykład 4 karty, mając 5 kart na ręce, w tym Elizę, rzucasz Elizę i te 4 karty, które ci zostają na ręce, dostajesz 4 karty duplikaty, więc wydźwięk tej karty jest naprawdę bardzo mocny. Design tej karty jest naprawdę bardzo dobry, natomiast wszystko zależy, a propos tej karty, to co jeszcze Blizzard nam ujawni, a propos kart supportujących deki singletonowe. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. Aczkolwiek z jednej strony mam nadzieję, a z drugiej strony nie mam nadziei, bo tutaj muszę niestety na chwileczkę się, więc na razie lecimy zgodnie z planem, minutka na jedną kartę, natomiast tutaj się zatrzymajmy troszkę ciszej, troszkę dłużej przy tej akurat karcie, przy okazji tego, co mnie się może nie podobać, bo każdy ma jakieś prawo do swoich odczuć. Mnie się nie podobają deki, które polegają niestety na tym, że twój gameplan opiera się o to, czy ty dobierzesz tę kartę, czy ty jej nie dobierzesz. Niestety bardzo często jest w
przypadkach Highlander decków, tak właśnie, i przede wszystkim w przypadku tej legendy, którą będziemy zaraz po tej legendzie omawiać, że twoje win ratio, w zależności od tego, czy ty ją dobierzesz, na przykład na początku rozgrywki, tak jak ma to w przypadku Ser Finlaya, czy jej nie dobierzesz, to jest kwestia kilku procent więcej, kilku procent mniej, czy ty wygrasz, czy ty przegrasz tę rozgrywkę. To jest paskudne uczucie. Paskudne uczucie grając tym deckiem, bo jeśli ty jej nie masz w drugiej turze, wiesz, że w tym momencie twoje szanse na zwycięstwo spadło trochę, a jeśli grasz przeciwko przeciwnikowi i on rzuci to w drugiej turze, ty wiesz, że on w tym momencie tylko i wyłącznie dlatego, że on dociągnął tę kartę na czas, jego szanse na zwycięstwo wzrosły bardzo, bardzo znacząco. Nie lubimy takich decków. Ja nie lubię takich decków. Nie, może ktoś lubi takie decki. To jest każdego własna wola. Natomiast ja takiego czegoś nie lubię. I szczerze, jakoś specjalnie nie tęsknię za powrotem Rino decków. Już trzymajmy się tej nomenklatury hardstone'owej. Chodzi oczywiście o te singletonowe Highlander decki. Ja specjalnie na standardzie nie tęsknię za czymś takim, natomiast na Wildzie czemu nie? Jest kilka decków, które jak najbardziej na Wildzie funkcjonują. Rino Warlock, Rino Mage, Rino Priest i mają się naprawdę bardzo dobrze. Więc jeśli do Wilda, to jak najbardziej tak. Natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o standard, wszystko się rozbije o to, jakie będą jeszcze karty supportujące ten archetyp. Czy będzie coś, co spowoduje, że ty na przykład właśnie te bomby z deku będziesz w stanie usunąć, czy takich rzeczy nie będzie. Okej. Okay. Dwie minutki były na te karty. Myślę, że spoko. No i przechodzimy do tej drugiej karty. Jeszcze będą dwie. Jest oczywiście legendarne karty, jeśli chodzi o Ligę Odkrywców. Ser Finlay of the Sands. 2 many, 2/3. Legendarna karta Paladyna. If your deck has no duplicates, discover upgraded hero power. Upgraded hero power w Hearthstone to są oczywiście te hero powery, które się przy okazji Justinki, Justicar Truehart zmieniały. Więc to są te hero powery. No i oczywistością jest, że ty chcesz mieć tę kartę na początku rozgrywki, w początkowej ręce. Na początkowej ręce, bo jeśli ty będziesz w stanie to robić od początku gry, to twoje szanse na zwycięstwa automatycznie wzrastają. Automatycznie. I to znacząco wzrastają. To jest tak, dużo osób określa tę kartę mianem Kelesesha 2.0. Pamiętajcie, księcia Kelesesha. Broń Boże Keleseta, bo jest pewien streamer, który się by obraził za takie nazewnictwo, więc książę Kelesesz. Kwestia tego, czego dobrałeś na drugą turę, czego nie dobrałeś, miała zasadnicze znaczenie, bo jeśli udało ci się go dobrać do drugiej tury, to mogłeś być naprawdę bardzo dobrej myśli, bo wszystko idzie zgodnie z twoim planem. No i tu podobnie z Ser Finlayem by było. No i powtórzę raz jeszcze, że ja nie lubię takich designów, bo owszem, efekt jest bardzo mocny, owszem, chcesz mieć tę kartę na drugiej turze, ale to nie jest taki, to nie jest ten rodzaj designu decków, do którego ja bym chciał, żeby Hearthstone zmierzało. Więc mnie się ta karta nie podoba, ale nie dlatego, że ona jest słaba, bo ona jest mocna, tylko mnie się nie podoba to, co ona w tym momencie robi i jak to się przekłada później na winrate w Hearthstone. Ja nie lubię takich rzeczy. Hidden Oasis, Noel Gallagher. Szymek wie, o co chodzi, ale Szymek już pewnie tam teamfight tacticsuje. 6 many, choose one, summon 6/6 ancient with taunt or restore 12 health. No, 6 many, 6/6 taunt albo podleczenie 12 hapsów. To jest naprawdę bardzo uniwersalna karta. To jest kolejna karta, która pomaga do archetypu Lucentbarka. Co prawda w archetypie Lucentbarka wystarczy, że podleczysz tylko 5 hapsów, nie musisz mieć aż 12, ale 12 hapsów to jest naprawdę bardzo spory heal. Co więcej, pamiętamy wszyscy, jak wygląda nowy quest druida, czyli quest druida polega na tym, że możesz nacisnąć sobie hero power i twoje choose one, no nie pamiętam czy nacisnąć, czy to jest pasywna umiejętność, mniejsza już o to, natomiast choose one działa w obie strony, czyli dostaniesz i 6/6 enchienta i podleczysz 12 hapsów, więc to jest naprawdę mocna rzecz. Arenowo, czy to jest dobra rzecz? Czy w szóstej turze chcesz rzucić 6/6 jednostkę z tauntem? No oczywiście, że chcesz, oczywiście, że tak, Lord of the Arena. Lord of the Arena. 6 many, 6-5 z tauntem. Jest całkiem okej kartą. Nie jest niczym super, ale nie jest też niczym fatalnym. Tu macie jeden haps więcej. Dodatkowo, jeśli potrzeba, możecie też podleczyć jakąś swoją spasioną jednostkę albo podleczyć swój portret, jeśli zajdzie taka potrzeba. Więc Hidden Oasis Arenowe, bardzo dobra karta. Do Quest Druida na pewno jedna z kart, nad którymi się warto zastanowić. Obstawialiśmy właśnie przy Quest Druidzie, że przy nowym Questie Druida,
proszę nie mylić to ze starym questem druida oczywiście, że pewnie pojawią się jakieś w tym dodatku nowe karty, które będą choose one, skoro taki quest się pojawia. To jest jedna z nich. Myślę, że to jeszcze nie jest finałowe słowo Blizzarda i coś tam się jeszcze pewnie choose one pojawi. Embalming! 4 many, spell tym razem dla Warlocka, destroy a minion, shuffle 3 worthless imps into your deck. Z czym nam się najbardziej kojarzy ta karta? No kojarzy nam się z jakimś single targetowym removalem Warlocka, który kosztował 4 many. Był taki spell. On się nazywał chyba Blast Crystal Potion, dokładnie tak. Oba te spele dość tanio są w stanie sobie poradzić z jakąś jednostką. Oba te spele mają też oczywiście pewien downside, czyli coś, co co prawda jesteśmy w stanie wykonać po taniości, ale czymś tym zapłacimy. Ktoś powie, o panie, ale jak ta to zapłata, jak te trzy worthless impy jeszcze wędrują naszego deku, no bo ty nie chcesz top deckować impa, który ma 1-1. Ty nie chcesz takiego top decku, więc to jest bardzo duży downside. Blast Crystal Potion miał podobnie, jeśli chodzi o kryształek manę, ale Blast Crystal Potion zazwyczaj był używany w deku właśnie singletonowym, właśnie w Rino deku, w miejscu, w którym tak naprawdę był takim troszkę zapychaczem, był jedną z tych takich flex spotów w tym deku i zazwyczaj był rzucony w momencie, w którym ty już dochodziłeś do tego 10 many i tak naprawdę strata tego kryształka cię nie boli. Embalming boli cię w każdym momencie. W każdym jednym momencie cię boli. Bo ty w late game'ie też nie chcesz topować. Ty chcesz naprawdę bardzo mocne karty topdeckować w late game'ie, a nie impa 1-1. Czy to jest w takim razie bezużyteczna karta? Nie. Dlaczego to nie jest bezużyteczna karta? Ano dlatego, że pomimo tego, że w tym momencie jakoś super deku sfokusowanego u Warlocka na tempo nie ma, to ta karta jest stricte pod tempo i to, że ty poświęcisz swój dociąg dalszej grze za removal jakiejś jednej spasionej jednostki, to w tempo deku może cię to tak naprawdę nie interesować i co więcej być naprawdę przyjęte z pocałowaniem ręki. Czy Zoo by chciało coś takiego używać? Nie wiem, być może Zoo by chciało coś takiego użyć. Szczerze, troszkę na razie w obecnym kształcie wątpię. Natomiast jeśli by się miał pojawić jakiś tempo deck Warlocka, to ta karta jest naprawdę w porządku. Jest naprawdę dobra. Arenowo też jest naprawdę też całkiem niezła. Making Mummies, quest Paladyna, moi drodzy. Czy mamy tokenik? Pam, 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 pam. Tylko to nie jest ten tokenik. To jest to. Pozwólcie sobie, że ja to sobie troszkę rozszerzę. Hop, mamy. Quest Paladyna polega Play 5 Reborn Minions. Na razie tych Reborn Minions, ile widzieliśmy, tyle widzieliśmy. Nie wiemy jeszcze na tę chwilę, czy to będzie ciężkie do spełnienia, czy to nie będzie ciężkie do spełnienia. Obstawiam, że to nie będzie dość ciężkie do spełnienia. Obstawiam, że Paladyn będzie miał całkiem sporo sposobów na to, żeby w te reborny się pojawić, czy to kartami swoimi, czy to też kartami neutralnymi. Natomiast póki nie znamy całego setu, to nie wiemy, jak bardzo to jest ciężkie zadanie, ale obstawiałbym, że zbyt ciężki nie będzie. I dostajemy w nagrodę wtedy Emperor Raps. I co to jest? Summon 2-2 copy of a friendly minion. No i to działa na wyobraźnię, bo oczywiście przyzwanie kopii stronnika, które ma jakiś potężny death rattle, albo jakiś bardzo, bardzo mocno kombogenny potencjał, jest naprawdę bardzo silną opcją. Pytanie tej karty brzmi, w jakim kształcie i w jakim deku coś takiego chciałbyś używać? I tego na razie nie wiem. Tego na podstawie tych kart, które zostały ujawnione, póki co jest dla mnie zagadką, bo w jakim deku chciałbyś Making Mummies używać i co ty później chcesz wynieść z tego Hero Powera? Poza tym, że oczywiście możesz na przykład, nie wiem, robić dwie kopie jakichś Maligosów, jakichś Tyrionów, jakichś jednostek z bardzo mocnymi defratlami, to jest oczywista oczywistość. Natomiast czy ty z tego zrobisz jakieś coś do komba, coś do jakiejś Shirvali, coś do jakiegoś Hammer of Wrath, czy tam innych jakichś speli, które zadają dużo damage'u w jedną turę, to tego na tę chwilę ciężko stwierdzić. No zobaczymy, jak to się będzie toczyć dalej. Natomiast jeśli chodzi o sam wymóg, to tak jak mówię, Play 5 Reborn Minions, wydaje się, że Blizzard to na tyle testował, że jest to stosunkowo proste do spełnienia. Tak by mi się na tę chwilę wydawało, ale pewnym być nie można, bo tych kart jeszcze wszystkich nie widzieliśmy. Cyk. Expired Merchant, 2 many, 2-1, stronnik do minion, kreatura do Warlocka. Battlecry, discard your highest cost card, death rattle, add 2 copies of it to your hand. No i oczywiście na wildzie
Wszyscy zakrzyknęli, łopanie, dwa portreciki, dwa razy Blood River Gul'dan. No jest taka opcja, jak najbardziej, że jest taka opcja. Natomiast popatrzmy bardziej na standard. Ta karta byłaby absolutnie przegięta, gdyby kosztowała jeden many. Natomiast poświęcenie na wczesnym etapie rozgrywki, jeśli oczywiście dociągniesz go w early game, a do tego prawdopodobnie będziesz chciał celować, jakiejś drogiej karty po to, żeby na dalszym etapie rozgrywki podwoić sobie, albo jeśli używasz nawet dwie sztuki, to nawet może i więcej, opcję rzucania tej karty jest naprawdę mocnym mechanizmem i stawia nam naprawdę całkiem spore pole manewru. Natomiast ta karta nie kosztuje jeden many, tylko kosztuje dwa many i tu się troszkę zaczynają schody dla mnie. Nie jestem póki co przekonany. Na pewno zaraz ktoś mi wyjaśni jakieś chore combo, co będzie można zrobić z tą kartą. Ja na tę chwilę się póki co z Warlockiem aż tak bardzo w jakieś potencjalne komba nie zaglądałem w tę stronę. Poza tym, że oczywiście możesz czyste value, bo ta karta krzyczy value, prawda? Pod warunkiem, że nie dostanie Silence'a, to jest czyste value. Masz dodatkową kartę, co więcej bardzo drogą kartę, czyli jeśli już posiadasz taką kartę drogą w swoim deku, to jest na pewno całkiem mocna, albo całkiem dobrze współgra z resztą twojego deku i ty na pewno byś chciał mieć kolejną jej sztukę. Wątpię, żeby się zdarzyła sytuacja, że ty byś kolejnej sztuki mieć nie chciał. I oczywiście jesteś w stanie z tego bardzo duże value wyciągnąć. Natomiast, tak jak mówię, czy to jest karta, która spowoduje, że jakieś bardzo dobre combo będziesz chciał zagrać? Tego nie wiem. Na tę chwilę przede wszystkim są krzyki o Wilda, że tutaj będzie kolejne wskrzeszanko, kolejny portret, a nie daj Boże, że zrobisz to dwa razy i później kolejne wskrzeszanko, kolejny portret i nie daj Boże na Zota kolejne wskrzeszanko i tak dalej, tak? No jest oczywiście taka opcja. Natomiast jeśli chodzi o standard, pożyjemy, zobaczymy. Mermi, i tu jest karta neutralna z Reborn'em do tego Paladyna. Zresztą przy okazji Paladyna, przy okazji tego questu Paladyna, może ja powinienem wspomnieć o kartach, które za chwilę nadejdą. Paladyn wydaje się tematycznie wkraczać w temat jednostek z jednym punktem zdrowia. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Ja jestem dość sceptycznie do tego nastawiony, ale Mermi, czyli Murloc 1-1 Reborn. Co to nam przypomina? Ano, tu znowu karta oczywiście Warlocka się posłużymy. Przypomina nam to nikogo innego jak YMCA, Possessed Villager, 1 many 1-1, który przyzywa 1-1 przy śmierci. Tu będzie podobnie Reborn 1-1 i oczywiście jest szczep murlockowy. Czy to jest dobrze? No tak, no do murlock decków jak najbardziej. 1 many 1-1, Possessed Villager, który jest murlockiem, to jest naprawdę bardzo mocna early game'owa jednostka, więc do murlock decków, do deków jakichś paladyna sfokusowanych na jeden punkt zdrowia ta karta jak najbardziej wydaje się być wypisz, wymaluj i wydaje mi się być naprawdę całkiem mocną jedynką na tę chwilę. Plague of Murlocs, spell szamana zatrzymany, transform all minions into random Murlocs. Tutaj nawiązanie jest też dość proste. Przypominają się czasy, które nadal królują na Wildzie, bo szamani na Wildzie oczywiście, że używają Devolva. Plague of Murlocs jest w większości przypadków nawet lepsze niż Devolve, bo w momencie, kiedy grasz na przykład na Wildzie, na Big Priesta, to jeśli rzucisz Devolva, to owszem, zepsujesz mu te jednostki, które ma w tym momencie, ale to zepsujesz tylko jeden koszt many w dół, czyli jeśli rzucił statuę, to dasz mu jakąś inną losową, randomową ósemkę, które zazwyczaj są co do zasady dobre. Więc Plague of Murlocs zmienia dużo w dół. Co do zasady powinieneś jakoś średnio 2-2 jednostkę przyzwać, prawda? Wiadomo, że mogą wyjść jakieś chore synergie, na przykład dać przeciwnikowi na wildzie Murlocka, który szarżuje, dać mu Murloc War Leadera, one się zbufują i tak dalej, jest taka opcja. Natomiast czy chciałbyś używać szamanem takiego czegoś? Oczywiście, że chciałbyś. Co więcej, nie musisz tego wcale też defensywnie rzucać, nie tylko na jednostki przeciwnika. Transform all minions into random Murlocs, czyli twoje własne też. Czyli nawet jeśli ty grasz Murloc deckiem, jeśli masz na przykład rzucony stół różnych Murlocków, które przeciwnik posprząta, ale ty rzuciłeś wcześniej Soul of the Murloc i tobie stoją dalej te jednostki 1-1 Murlocków, to po zaatakowaniu nimi oczywiście, że będziesz chciał takie 1-1 Murloczki przetransformować w mocniejsze Murloczki, bo w większości przypadków dostaniesz coś lepszego niż 1-1 Murloc i zachowujesz dalej synergię swojego deku. Więc do Murloc deku to nie tylko działa w sposób defensywny, ale możesz też to zastosować ofensywnie i liczyć na jakieś dodatkowe synergie. Bardzo mocna karta.
Earthquake Szamana i Plague of Murlocs Szamana rodzą powoli w mojej głowie pytanie, czy jakiś Control Szaman, taki stricte Control Szaman, nie tyle jakiś Big Szaman, który przyzywa jednostki poprzez oszukiwanie many, poprzez Mag Morphera, poprzez Eurekę, czy jakiś Full Control Szaman będzie miał rację bytu? Oby. Ja lubię Control Deki. Control Deki to są moje ulubione deki w Hearthstone, więc why not? Ta karta wypisz, wymaluj. Lubisz te rzeczy. Oj, lubisz! Plague of Madness, kolejna plaga, tym razem jest to plaga Rogala. Each player equips a 2-2 knife with poisonous. I na pierwszy rzut oka ktoś powie, że to jest taki ubogi kuzyn, panie, takiej karty. Jak Weapons Project, że obaj gracze zakładają 2-3 i dostają po 6 armoru, jak tutaj przeciwnikowi, panie, dajesz poisonous i on ci moje twoje stronniki może pozabijać. Tak, ale znowu w jakim deku będziesz coś takiego używał? No, w tempo deku. Oczywiście, że w tempo deku. Na arenie będziesz tego używał? Pewnie, że będziesz używał. Klasą, którą zrobiliśmy najwięcej razy 12 minut, to jest zdecydowanie Rogal. I musicie tutaj mi zaufać, że tę kartę po prostu pikujesz, bo to, że dajesz przeciwnikowi nożyk z poisonusem w 5-6 turze, bo pewnie co do zasady będziesz chciał wtedy to rzucać, w momencie kiedy on rzuca jakiegoś jednego spasionego taunta, typu, nie wiem, Sunwalker, albo Lord of the Arena, albo 6-6 taunt, wspominany druida, i ty jesteś w stanie go zabić, a on w zamian zabije ci jakąś jedną z twoich 2, 3, 4 jednostek na stole, to z punktu widzenia tempo rozgrywki jest to fantastyczny deal. I arenowo ta karta jest wyśmienita. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy tempo Rogal będzie rzeczą, oczywiście po wyjściu nowego dodatku. Natomiast z punktu widzenia grania tempo dekami, to jest też jeden z moich ulubionych archetypów. Przede wszystkim arenowo, bo na Constructed to już takie przyjemne nie jest jak na arenie. Ale na arenie, oj tak, tempo Rogal, mój ulubiony. No to jest naprawdę bardzo mocna rzecz. I bardzo dużo osób zdisowało tę kartę, uważa, że jest kompletnie bezużyteczna i do niczego. Jest chyba jedną z najgorszych kart nowego dodatku. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Kompletnie się z tym nie zgadzam i widzę w tej karcie bardzo duży potencjał. Przede wszystkim arenowo. A na, kto wie, jeśli tempo Rogal będzie na standardzie, to na standardowo być może również. Stronnik Paladyna, o których wspominaliśmy tematycznie, 3 many, 3-1. Paladyn dostaje stronników, które mają 1 punkt zdrowia. Death Rattle, draw 2-1 health minions from your deck, czyli jednostka za 3 many, 3-1, która ma dociąg w sobie, który dodatkowo tutoruje. Czy to jest mocne? Jeśli Paladyn, który będzie miał tematycznie deck oparty na m.in. jednostkach z 1 punktem zdrowia, to jak najbardziej. To jest pierwszy rzut oka, ale drugi rzut oka jest dużo ciekawszy, bo nawet jeśli twój deck nie polega na tym, że rzucasz tylko i wyłącznie tanie jednostki z 1 punktem zdrowia i starasz się swarmować stół, to jest jeszcze coś takiego na tym Westpadole, w tym Hearthstone, jak Twilight Drake. Twilight Drake też jest de facto jednostką 4-1. Oczywiście większość ludzi kojarzy tę jednostkę jako 4-7, 4-8, 4-5, 4-6, 4-4 niż 4-1, ale to jest opcja na to, żeby zwiększyć sobie szansę, że w czwartej turze będziesz rzucał Twilight Drake'a. Salhead Sprite też potrafi właśnie Twilight Drake'a z deku dobrać, więc jest też taka opcja. Oczywiście w tym momencie jest to wróżenie z fusów, których już na szczęście w mojej kawie nie ma, dzięki temu, że mnie wsparliście i mam nowy ekspres. Holy moly, pyszne kawusie. Więc wróżeniem z fusów jest w tym momencie, czy taki deck będzie miał sens i rację bytu i czy pomysł z paladynem, który będzie miał stronników z 1 punktem zdrowia, pyknie czy nie pyknie. Czy nawet jakiś inny paladyn będzie chciał używać tylko i wyłącznie po to, żeby dobrać na przykład Twilight Drake'a i innego Salhead Sprite'a, albo drugiego Twilight Drake'a? Nie wiadomo. Tego nie wiemy, kochani. Natomiast potencjał w tej karcie jak najbardziej jest i też uważam, że ona stoi na naprawdę wysokim poziomie power curve'u. Natomiast tutaj już się odwołam do słów osoby, która jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie Priest'a. Jedyna osoba, która zrobiła 30 tysięcy winów w Hearthstone jedną klasą jakoś miesiąc temu. Być może ktoś już doczołgał się do tej liczby. Co prawda na Twitchacie oczywiście też często lecą wiadomości, ja też zrobiłem, ja też zrobiłem, ja też mam. Natomiast Zetalot, kochani, wbił 30 tysięcy winów Priest'em, gra ekskluzywnie Priest'em. I Zetalot napisał na Twitterze, że nie widzi powodu, dlaczego w każdym deku Priest'a miałby nie grać tej karty. Ta karta jest tak mocna. No, ta karta jest naprawdę mocna, bo co robi Psychopomp? 4 many, 3-1, Battlecry. Summon a random friendly minion that died this game. Give it reborn.
Czyli przywołujesz jednostkę, która umarła w tej grze i dajesz jej jeszcze Reborna. Czyli później się znowu przywoła. Nie wchodzę, nawet nie wchodzę w temat tego, co możesz zrobić z jakąś mocną late-game'ową kartą, jeśli przyzwiesz, prawda? Jakiegoś, czy to na standardzie, czy to na wildzie, jakąś spasioną late-game'ową kreaturę. Rzućmy sobie oko na takiego typowego przedstawiciela dropu zatrzymany, który jest za słaby na Constructed, a który jest całkiem niezły na arenie, bo ma całkiem niezłe statystyki. Wyobraźcie sobie, że w trzeciej turze rzucacie Spider Tanka, tradujecie się nim, czy to wy, czy to wasz przeciwnik. I w czwartej turze wskrzeszacie Psycho Pompem. Dostajecie 3-4 jednostkę kolejną, plus 3-1 Psycho Pomp, plus Spider Tank dostaje jeszcze Reborna i później jak zginie znowu, to jeszcze będziecie mieli 3-1. Czy to jest mocne? Tak, to jest mocne na podstawie tej karty. Takiej karty jest mocne. A co więcej jesteś w stanie zrobić z tą kartą, to no, całkiem dużo daje nam to do myślenia. I to bez znaczenia, czy będziesz tego używał w deku, który będzie sfokusowane tylko na duże, że twój gameplay będzie opierał się na to, że starasz się przetrwać do late game'u i rzucać tylko i wyłącznie tłuste jednostki, a później masowo je wskrzeszać różnymi sposobami. Czy to też będziesz grał w sposób bardziej tempo i będziesz rzucać kleryczkę, będziesz rzucać nawet jakiegoś takiego ziomka jak Lokaj, Evil Conscriptor, 2 many, 2-2 u Priesta, który będzie dawać ci Lokajów i później go wskrzesisz i później on dostanie jeszcze Reborna, czyli da ci nie dość, że jednego Lokaja, to później jeszcze drugiego Lokaja i nadal jest board presence'em. To jest... Pole jest po prostu bardzo, ale to bardzo szerokie i ja wierzę Zedalotowi, że to jest karta, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocna. I brzmi jak karta, która jest zdecydowanie frustrująca do grania przeciwko. Oj, brzmi jako taka. Bardzo mocny stronnik. Sand Wasp Queen! Prosto z pasieki! Straight outta pasieka! 2 many, 2-1. Bestia paladyna z jednym punktem zdrowia. Battlecry at 2-1 Sand Wasps to your hand. Też z pasieki oczywiście. Oczywiście porównajmy sobie klasycznie pomiędzy tym, co nie powinniśmy robić pomiędzy dwiema klasami. Acorn Bearer. Gdzie są moje... Okej. Gdzie są moje ręce? Acorn Bearer kosztuje 1 many, ta kosztuje 2 many, ale ty dostajesz 2 łaspy, 2-1, które prawdopodobnie będą się suplementować. Komplementować, no z angielskiego to komplementować najbardziej pasowało, jeśli chodzi o to, które będą współgrać z twoim archetypem deku. Czy to jest mocna rzecz? Tak, to jest mocna rzecz. I teraz pytanie, czy paladyn na jakichś tanich stronnikach, na jakichś różnych synergiach z jednostkami, z jednym punktem zdrowia, być może na jakichś rebornach, czy to nie będzie jakaś nowa klasa, która będzie się starała fokusować w granie typu ZU, tak jak Warlock sobie gra ZU? Czy paladyn przypadkiem nie będzie próbował czegoś takiego? Bo jak widzieliśmy przy tym poprzednim stronniku, jakiś dociąg kart kolejny się nam tam pojawia, temat się nam pojawia, dużo mocnych, tanich stronników nam się pojawia. Nawet stronnicy, którzy już są dostępni, może nie Arkwell, tylko Argent Squire, z jednym punktem zdrowia, też wydają się być naprawdę całkiem mocni do early game'u i być może paladyn będzie bardziej szedł właśnie w stronę, może nawet nie do końca ZU, co bardziej swarmowania stołu. Kto wie? Kto wie? Zobaczymy. Nie mój sposób, nie mój ulubiony sposób nagranie w Hearthstone, ale wiem, że dużo ludzi lubi, jak ich stół jest coraz większy i większy i zasypują tymi jednostkami. Co więcej, te deki zazwyczaj są tanie, co jest oczywiście dodatkowym plusikiem, że łatwo jest je stosunkowo zrobić, więc jeśli tak będzie, jeśli jakiś tani paladyn, tani w sensie taniej koszcie stronników, z jednym punktem zdrowia będzie funkcjonował w mecie, to ja nie widzę powodu, dlaczego ta karta miałaby w nim się nie znajdować. Stronnik Huntera tym razem. Scarlet Webweaver. 6 many, 5-5. Battlecry. Reduce the cost of a random beast in your hand by 5. I brzmi jako bardzo, ale to bardzo mocna karta do zagrania w tempo, bo prawdopodobnie w 6-7 turze będziesz w stanie dzięki temu dwie dość spasione karty zagrać. No oczywiście potencjał, dajmy na to prosto z brzegu. W 7 turze zagrywasz Scarlet Webweavera i zagrywasz Savannę Highmane naraz. I Scarlet Webweaver sam w sobie jest statystyki 5-5. Oczywiście
jest bestią, jest synergia z bestiami, Sawanienkę przyzywa, płacisz za nią tak naprawdę jeden manę, wtedy są tutaj opcje. Co prawda, ktoś może powiedzieć, że są też bardzo spore opcje, jeśli chodzi o jakieś combo, natomiast czy odpalisz jakieś wombo combo dzięki temu tej obniżce speli, czy jesteś w stanie odpalić jakieś wombo combo u Huntera? Nie wiem, może będziesz w stanie dzięki temu coś szalonego wymyślić, coś szalonego zrobić, być może ktoś coś tak na coś takiego wpadnie i będzie starał się to uskutecznić. Why not? Natomiast z punktu widzenia tempo rozgrywki, absolutnie kapitalna karta arenowa, kapitalna, bo daje ci naprawdę bardzo srogi board presence. I znowu z punktu widzenia zagrania tego w tempo, wygląda to naprawdę bardzo nieźle również na Constructed. A czy jakieś dodatkowe do tego będą plusiki? To się okaże. Myślałem, że będzie druga bestia teraz, ale nie. Tym razem jest stronnik szamana zatrzymany. 3-3 Battlecry. If you control a lucky, deal free damage. No. No, powiem wam, że to jest znowu świetna karta szamana. Oczywiście będziesz używał tej karty tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy będziesz używał jakichś Slash Slurperów, ten nowy totem, który generuje lokajów u szamana, bo tak, taka nowa karta się jak najbardziej pojawia. Można spokojnie to porównać do Flanking Strike'a. Oczywiście jesteś w stanie zagrać go turę wcześniej niż Flanking Strike'a, tylko i wyłącznie w momencie, jeśli twój lokaj wcześniej przeżyje na stole, co jest przy tym totemie generującym lokajów jak najbardziej możliwe, albo po prostu z ręki w czwartej turze jako Flanking Strike. Tylko że tak naprawdę nawet ciut lepszy Flanking Strike, bo dodatkowo z lokaja dostajesz dodatkowy value i masz 3-3, tak jak tutaj masz wilka 3-3. Dodatkowo przypominam też o questie szamana. Szamana quest polega na tym, że możesz też battle cry'e w late game'ie odpalić podwójnie w tej turze kosztem 2 many, czyli Weaponized Wasp nagle może się zamienić w Fireballa, bo tutaj nie musimy strzelić w jednostkę, w miniona, możemy spokojnie pójść też w portret, więc z questem szamana, który wychodzi w tym dodatku, to już jest 6 damage'u wtedy, więc to nie jest też taka karta, która bardzo mocno traci w mid game'ie, w late game'ie. No w mid game'ie 3 damage'u na pewno by nie straciła, ale w late game'ie, że bardzo mocno traci na znaczeniu i jest nadal opcją do jakiegoś potencjalnego dodatkowego burstu. Why not? Więc ta karta jest bardzo mocna. Oczywiście prerekwizyt jest taki, że musisz posiadać lokaja i musisz ich używać w deku. Co jest zrozumiałe i jasne, bo inaczej ta karta nie miałaby sensu. Mocna rzecz. Tu jest drugi stronnik Huntera. 6 many, 6-9. Battlecry, Wild Bloodstinger. Summon a minion from your opponent's hand, attack it. Czyli taki dość droższy... Kobold... Dirty Rat, chyba tak się nazywa ta karta. Tak, kurczę, jest tyle kart już w Hearthstone'ie. Te karty, które już stosunkowo rzadko się pojawiają, to ja już ich nie pamiętam. Co prawda Dirty Rat jak najbardziej funkcjonuje na Wildzie, natomiast jakoś bardzo często tego Wilda nie grywam. Dość rzadko też Dirty Rata samego spotykam. Więc wyciągamy jednostkę z ręki przeciwnika i atakujemy, ponieważ ten Skorpion, ten Wild Bloodstinger ma statystyki 6-9, istnieje całkiem spora szansa na to, że zabijemy, albo nawet jeśli nie zabijemy, to będziemy w stanie dzięki temu dobić, może zepsuć w ten sposób jakiś win condition jakiegoś combo deku. Jest to potencjał, jedynym minusem tej karty jest to, że jest stosunkowo droga, bo statystyki ma świetne, po prostu świetne, nawet rzucenie jej na arenie w tempo w szóstej turze, good luck, żeby... Co do zasady, wiadomo, że czasami trafisz na jakąś jednostkę z Poisonusem i będzie ci bardzo przykro. Natomiast co do zasady, zazwyczaj będziesz zabijać tę jednostkę i będziesz miał jeszcze gdzieś tam w okolicach 6-5, 6-6 jednostki na stole, więc super opcja. Zobaczymy, jak bardzo Wild Bloodstinger nam się przyda. Serdecznie dziękuję też za subskrypcję, panie Yamotosek. Przepraszam, że ja nie wyłączyłem alertów, ale zapomniałem tego zrobić. Teraz wyłączam alerty, także raz jeszcze serdecznie dziękuję. Ale alerciki dopiero... po omówieniu. Brazen Zealot, 1 many, 2-1, kolejna jednostka paladyna, kolejna tania jednostka, kolejna jednostka z jednym punktem zdrowia, o którym już wałkowaliśmy tyle razy dzisiaj. Whenever you summon a minion, gain plus one attack, czyli jednostka, która w momencie, kiedy przyzywasz jednostkę, nie musi być mechanizmu play, wystarczy mechanizm summon, więc to może być nawet Janusz z Hero Powera, to nie ma żadnego znaczenia, dostaje plus jeden ataku, czyli dość stosunkowo szybko snowballuje. Oczywiście w moim odczuciu jest to bardzo karta, którą bardzo trzeba uważać, bo bardzo szybko jesteś w stanie wydzwonić bardzo dużo damage'u. Na Wildzie, zobaczcie, pierwsza tura, Brazen Zealot, druga tura, coinujesz Master for Battle.
i wyzwaniasz przeciwnikowi. Za 5 depsa z Brazen Zilota i masz jeszcze broń, 1 damage'u i masz 3 jeszcze rekrutów i to jest naprawdę mocne. Natomiast wydaje mi się być też stosunkowo dobrze zbalansowana, bo ma tylko 1 punkt zdrowia i to nie jest Undertaker 2.0, bo wszystkie te karty, które były za 1 many, które miały tak duży problem z tym, żeby je zabić, które miały, które snowballowały. Oczywiście on został znerwiony, dlatego teraz jest słaby. Miały stosunkowo dużo hapsów i ciężko było sobie z nimi poradzić. Ten haps tutaj jest tylko i wyłącznie 1 punkt zdrowia. Więc wystarczy najbardziej liche AOE, jakikolwiek hero power, który zadaje 1 punkt damage'u i Brazen Zealot po prostu nie żyje. Natomiast to jest karta, nad którą przeciwnikowi musi się zapalić czerwona lampka, bo bardzo szybko może dostać bardzo mocno albo strajdować się z jednostką o dużo droższym koszcie niż 1 many. Więc wydaje się być na agresywną kartę, ale stosunkowo nieźle zbalansowaną. Ten 1 punkt zdrowia spokojnie. Postaramy się to... Znaczy, Blizzard postarał się o to, żeby osadzić to w odpowiednim miejscu. Aczkolwiek nie raz i nie dwa pewnie zobaczymy jakieś trolldenowe akcje, w którym ta jednostka wydzwoni za 15 depsa i więcej pewnie. Ride the Sky Temple. Legendarny quest dla maga. Quest, cast 10 spells, reward, ascendant scroll. I teraz tak, gdzie jest ten ascendant scroll? Jest, proszę bardzo. Hero power, add a random mage spell to your hand. Kosztuje 2 mniej. Co prawda Blizzard w swoim poście parę miesięcy temu zawarł, że postara się nie robić więcej kart, które mają infinite value, tak jak na przykład masz to przy okazji portretu Hagaty u szamana, albo w przypadku portretu u Warriora doktora Booma, kiedy sobie po prostu spamujesz ten przycisk i to value jest w nieskończoność, nieskończoność, nieskończoność. Ale widocznie się rozmyślił Blizzard i jednak zrobił coś takiego, bo to tak mniej więcej wygląda. Natomiast tutaj będę wspierał, będę jak najbardziej podpisywał się pod tym, co powiedział Trump. Problem tej karty nie jest to, że ona sama w sobie jest zła, bo w tym momencie jednym z najmocniejszych decków, jeśli nie najmocniejszym, jest oczywiście Cyclone Mage na standardzie i zrobienie tego questu, czy jest ciężkie? No, jak bardzo mocne mózgi wyliczyły, w okolicach 6-7 tury spokojnie jesteś w stanie, jeśli dobierzesz Cyclone, może nie każdy kojarzy, Mana Cyca może pokażmy, Mana Cyc, tak, Mana Cyclone. Jeśli dobierzesz Mana Cyclone, jesteś w stanie to stosunkowo szybko jak najbardziej wykonać. Nie wiedzieć, dlaczego Sand Wasp nam się pojawił. A, mogłem pokazać Sand Waspa. Nie zrobiłem tego. Trudno. I oczywiście później z Hero Powera jesteśmy w stanie odkrywać kolejne randomowe spele maga. Ponieważ to Hero Power kosztuje 2 mana, to później ten spell kosztuje mniej. Co oczywiście automatycznie rodzi nam pomysł na synergię z arcymagiem Antonidasem. Natomiast jeśli chodzi do tego, wróćmy co o czym mówił Trump i pod czym ja się też podpisuję jak najbardziej. Nie, i też nie chodzi o Donalda Trumpa, chodzi oczywiście o streamera Hearthstone'a Trumpa, że tak naprawdę no spoko, możesz to robić i możesz iść w nieskończone value, tylko pytanie po co miałbyś to robić, jeśli możesz robić to dużo lepiej przy okazji właśnie Szamana i właśnie Warriora. Więc w momencie, kiedy Ride the Sky Temple jest opcją questa i oczywiście jak każdy inny quest masz gwarancję tego, że będziesz miał ją na początkowej ręce, chyba że zdecydujesz się go odrzucić. O tyle to moja małżonka chyba coś drze. O tyle ten spell powoduje, że jeśli ty zachowasz to na początkowej ręce, to oczywiście zmniejszysz sobie szansę na dociągnięcie mana cyclonów, tanich spelli, jakkolwiek twój gameplan nie będzie w przypadku mana cyclone mage'a, może tego się trzymajmy, wyglądać. Więc pytanie, tak, jest to sens, tak, możesz to zrobić, pytanie tylko czy warto, to już podlega tylko i wyłącznie testom, bo jeśli chodzi o pójście w infinite value, to są klasy, które w tym momencie robią to zdecydowanie lepiej i dla samego tego powodu nie warto tego robić. Natomiast jak najbardziej do Mana Cyclone Mage'a ta karta może się przydać. Pytanie tylko, czy on tego potrzebuje. Czy to jest karta, którą Mana Cyclone Mage... Czy to spowoduje zostawianie tego questa na początkowej ręce, bo oczywiście synergia jest, tylko czy to spowoduje, że to win ratio wzrośnie dzięki temu? Tego nie jesteśmy pewni. To się musi okazać dopiero w fazie
testów. I legendarny stronnik też do maga. Mieliśmy questa legendarnego maga, teraz mamy legendarnego stronnika. 6 many, 4-6. Rhino the Relicologist. Battlecry, if your deck has no duplicates. Znowu Highlander, deal 10 damage randomly split among all enemy minions. Czy to jest mocny efekt? Tak, to jest dość mocny efekt, bo każdy kojarzy Dynomatica u Warriora w piątej turze, który zadaje 5 damage'u we wszystkie jednostki oprócz mechów i każdy wie, jak mocny jest Dynomatic, więc Rhino the Relicologist jest, ma dość stosunkowo mocny wydźwięk, natomiast czy to jest wydźwięk, dzięki któremu warto poświęcić wszystko i zrobić Highlander deck? No nie, ta karta sama nie powoduje. Co więcej, Rhino Mage jest jak najbardziej grany w tym momencie na Wildzie i mam szczere wątpliwości, czy ten Rhino by się znalazł w nim. Czy warto tak stosunkowo drogą kartę, bo 6 many, wrzucać do deku w momencie, kiedy taka karta jak Inkmaster Solia, if your deck has no duplicates, the next spell you cast this turn costs 0, dyskutowałbym, ale na moje ma stosunkowo podobny, a nawet mocniejszy efekt, jak ta dziewuszka. Nie znajduje miejsca na Wildzie. Jest zbyt dużo dobrych kart, żeby w każdym deku się Inkmaster Solia pojawia. Ona czasami się pojawia, czasami nie. Ktoś jej stwierdzi, a użyje, a nie użyje. Ale w żadnym wypadku nie możesz powiedzieć, że to jest korowa karta. Więc czy Rhino the Relicologist do Wildu by od razu wskoczył do Rhino Mage'a? Niekoniecznie. No więc właśnie niekoniecznie. Więc pytanie, co tam jeszcze? Wracamy do tego podstawy naszej dyskusji z samego początku. Czyli co tam jeszcze w tych Highlander deckach? Jakie jeszcze synergie nam Blizzard zaprezentuje? Co nam tam dodatkowego da, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby grali tego rodzaju deckami? Bo na pewno w przypadku Maga na standardzie, ba, na Wildzie zaryzykuje, a na standardzie to już w zupełności. W tym momencie sam Rhino oczywiście tego nie powoduje, żeby go grać. Cyk. I ostatni z naszej ligi eksplorerów, ligi odkrywców, legendarny stronnik. Była Eliska, był Rhino, był Sir Finlay, no to jest i Bran, kochani. Bran wędruje do Huntera. 7 many, 2-4, Battlecry, if your deck has no duplicates, znowu Summon King Crush. Oczywiście King Crusha każdy kojarzy. King Crush to jest szarża 8-8. Czy to jest mocny efekt? Tak, to jest dość mocny efekt, bo w siódmej turze przywołanie King Crusha jest jak najbardziej w porządku. Natomiast znowu nie ma absolutnie w tym momencie, na tę chwilę 20 lipca, żadnego powodu. I Dino Tamer, Bran nie powoduje, że ty jak zobaczyłeś tę kartę, okej, to ja teraz na standardzie lecę w Highlander Huntera i liczę na to, że ten Bran nam wygra gierkę. Na Wildzie jesteśmy w stanie to oczywiście z drugim Branem odpalić, czyli Bran plus Bran. Battlecry odpalają się podwójnie i mamy tutaj już jakiś finisher w postaci podwójnego King Crusha. To już jest 16 damage'u szarży, czyli naprawdę bardzo dużo szarży. No i na Wildzie raz na Alleluja Rhino Hunter się nam pojawia, ale to raz na Alleluja. I do takiego Rhino Huntera myślę, że Dino Tamer Bran wskoczy, bo to jest stosunkowo mocny wydźwięk i na Wildzie prawdopodobnie Rhino Hunter nic lepszego niż taki potencjał tam by nie wsadził. Więc to jest w porządku, natomiast na standardzie tego po prostu najzwyczajniej w świecie w tej chwili w żaden sposób nie widzę. Armageddio, 6 many, 4-7, legendarny stronnik Warriora i to jest chyba ostatnia karta? Tak jest, kochani, ostatnia karta, minutka wyjątkowo zachowana. 6 many, 4-7, Taunt Warriora, at the end of your turn, give all Taunt minions in your hand +2/+2. No i handbuff, moi drodzy, no i handbuff. Czy to był dobry mechanizm? Na przestrzeni dziejów Hearthstone'owych? Nie. Czy masz jakieś targety, które chciałyby w tym momencie skorzystać z tego buffa u Warriora? Masz jeden całkiem mocny target, który... Ziliaks jest przez 2L? Człowiek się uczy całe życie. Oczywiście Ziliaks jest grany w każdym praktycznie deku, więc jest grany również i u Warriora. Więc jeśli na takiego Ziliaksa usiadłby jeden buff, to oczywiście jesteś zadowolony z tego powodu. Ale czy z tej racji wyrzucasz w tym momencie cokolwiek innego, albo dorzucasz jakieś inne taunty do obecnie funkcjonujących archetypów Warriora, czyli do Full Control Warriora, albo do Bomb Warriora, albo do tego Warriora, którym ja grałem sobie dzisiaj?
No, jest to dyskusyjna sprawa. Na pewno ciężko jest znaleźć w tym momencie przesłanki, w momencie kiedy zobaczyliśmy całkiem mocną mumię z Reborn'em dla Warriora, żeby w tym momencie Armageddio wjechało po prostu na salony, bo musisz coś z deku wyrzucić. Natomiast jeśli Blizzard doda jeszcze jakieś bardzo dobre taunty, szczególnie jeśli to będą jakieś class specific warriorowe taunty, to być może. Natomiast na tę chwilę buff na Ziliaksa to nie jest dostatecznie dobrze, żeby grać po prostu tę kartę. To w tym momencie nie. Tym bardziej, że jesteśmy bogatsi o doświadczenie hand buffów. Te rzeczy się nigdy nam nie sprawdziły na standardzie, na przestrzeni lat. I taka karta też jak Bolster, daj wszystkim minionom z tauntem na ręce plus 2, nigdy w mecie nie funkcjonowała. Po prostu, to nie jest dostatecznie dobra rzecz. Więc na tę chwilę Armageddio wydaje się mieć małe szanse na zagoszczenie, ale tak jak mówię, to może się oczywiście zmienić na podstawie tego, co zobaczymy dalej. Co zobaczymy dalej, co nam Blizzard ujawni. To się okaże. Arty jest bardzo spoko. Generalnie, ale to w sumie arty zawsze są spoko. Rzadko się zdarza, żeby arty nie były spoko. Może ja nie mam w tym momencie najlepszej jakości tych kart, jeśli chodzi o obrazek, jeśli chodzi o rozdzielczość. Natomiast arty są naprawdę fajne, satysfakcjonujące i na pewno nawiązujące do tematyki Uldum. I like it. No i co? I 13.59 i cyk, i pojechało 20 kart niecałe. No i pięknie. No i pięknie, kochani. O kolejne omówienie już niebawem, już w tym tygodniu nadchodzącym. Wstępnie jest na kolejną sobotę, czyli za tydzień ustawione, ale jeśli się okaże, że te karty teraz nabiorą tempa i będą coraz szybciej wychodzić, to być może nawet już w połowie tygodnia będzie kolejna trzecia część. Natomiast z widzami YouTube'a ja się w tym momencie żegnam. Wracamy na Twitcha.